Cześć, to Hipitero, a to jest Transfer Raport. Transfer Raport to show, gdzie przedstawiam ciekawe transfery i inne pierdoły. Generalnie zero pieprzenia, same konkrety. Zaczynamy oczywiście od, tak jak widzicie, transfer Polaka do Liverpoolu. Kamil Grabara został piłkarzem Liverpoolu na podstawie raportów różnych gazet. Starały się o niego takie kluby jak City, United, właśnie Liverpool oraz inne drużyny w Europie, ale doszło do tego, że właśnie Grabara doszedł do porozumienia, przeszedł testy medyczne właśnie w Liverpoolu i zostanie piłkarzem. The Reds będzie przebywał w akademii w Kirkby i tam będzie rozwijał swój talent. Jest to zawodnik rocznika 99. Jestem ciekawy, dlaczego akurat teraz Liverpool wyskautował takiego bramkarza, mimo że dwa lata temu również 16-letni Drągowski też grał w prezentacji U18 czy tam U17 i według mnie spisywał się o niebo lepiej. Widziałem skrót najlepszych interwencji Grabary właśnie z prezentacji młodzieżowej. No i powiem, że to nie był najbardziej imponujący skrót, jakikolwiek widziałem na YouTubie. Sami kibice Liverpoolu na forum fanów wypowiedzieli się, że to był chyba prawdopodobnie najbardziej żenujący materiał przedstawiający nowego nabytka jakiegokolwiek zespołu. Tak, ale to jest dopiero piłkarz 16-letni, jest to bramkarz, najbardziej chyba stresująca pozycja na boisku obok defensywnego pomocnika i stopera, więc można to zrozumieć, że w wieku takim niskim, niedoświadczonym można popełniać błędy. Jednakże gdzie był Liverpool, gdzie było City, gdzie był United, kiedy Drągowski w tym samym wieku grał o wiele lepiej i prezentował się o wiele lepiej. Dodatkowo wtedy już można było podkreślić, że to jest jeden z najlepszych talentów w Polsce. Ja akurat jestem kibicem Jagiellonii, śledzę te newsy, więc jakoś tam wiedziałem, że Drągowski, będąc trzecim bramkarzem, mając 16 lat, to tylko kwestia czasu, kiedy się przebije do pierwszego składu i naprawdę nie mogłem się doczekać, kiedy wystąpi wreszcie w barwach Jagiellonii. I wtedy wiadomo było, bo dochodziły głosy ze zgrupowań, że bardzo imponuje trenerom, że przewyższa o poziom swoich konkurentów w bramce. Gdzie były wtedy elity europejskie? Gdzie byli wtedy skauci piłkarscy? Co oni wtedy robili? No, ciężko stwierdzić, co oni wtedy robili. Teraz nagle znaleźli talent Grabarę, o którym ja, szczerze mówiąc, pierwszy raz usłyszałem właśnie w kontekście plotek związanych z przejściem tego zawodnika do City, United czy do Liverpool. Pamiętam, po meczu Ruchu z Jagiellonią było coś takiego, że przyjechali na stadion skauci z Anglii z przekonaniem skautowania czy to Drągowskiego, czy to Stępińskiego, ale nie, bo to właśnie między innymi chodziło o to, żeby dogadać się z Grabarą w kwestii transferu. No i doszło do tego właśnie, że wtedy dopiero poznałem nazwisko, kto to jest Kamil Grabara. No, nie będę tutaj jakoś specjalnie przesadzał i mówił, że jestem sympatykiem i wielbicielem reprezentacji młodzieżowych. Śledzę poczynania tam, gdzie grają piłkarze, którzy mnie interesują. No, jakoś reprezentacja U18 poza Mystkowskim, no i Bielikiem być może, to jakoś mnie nie interesuje, a jakoś nie dostrzegam nigdy, żeby tam Grabara w tych reprezentacjach niższych gdzieś wyróżniał się. Bardziej bym porównał go do poczynania innego byłego piłkarza już Jagiellonii, który aktualnie gra w niższych ligach w Austrii, do Bartłomieja Żynela, który jest określany mianowicie jako ręcznik w bramce, a jest tylko rok młodszy chyba od Drągowskiego. A też swojego czasu był uznawany za wielki talent. To oczywiście, bramkarze się rozwijają tak od wieku 28+, wtedy mają być najlepsi, no ale jak człowiek chce zaistnieć, to musi właśnie jak Drągowski wykorzystać swoją szansę. Ale zobaczymy. Ciekawa sprawa z tym Polakiem. Oczywiście się spodziewałem bardziej Drągowskiego w jakimś klubie europejskim w tym okienku niż innego Polaka, młodego bramkarza, no ale zobaczymy. Podoba mi się, że ktoś inwestuje w taki talent. Szczęsny został kupiony też w podobnym wieku, nie wiem czy nawet nie w tym samym. Pograł sobie trochę, potrenował w akademii, potem go wypożyczyli do niższej ligi, wrócił, zaczął grać w Arsenalu, teraz jest w Romie, no i gra w Lidze Mistrzów regularnie i to jest właśnie pozytywna droga. No i cóż, taki krótki transfer raport. Nie będę się tutaj skupiał na jakichś nazwiskach, no bo wiecie, to sobie możecie sami sprawdzić. A tu będę się generalnie wypowiadał na tematy, które mnie interesują, są ciekawe i byście chcieli poznać jakieś moje wrażenie na ten temat. No i cóż, dziękuję za oglądanie pierwszego odcinka Transfer Raport. Może kiedyś się spotkamy jeszcze raz, na razie nie widzę żadnych tutaj powodów. Bo chyba, że Drągowski pójdzie do Realu Madryt. Nie no, może.
No dobra, dziękuję za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, napis, out.